Kochani, zatrzymajcie się i posłuchajcie. Jesteśmy tutaj dla was. Kochani, największym problemem ziemi i ludzkości jest grzech. Bo ten właśnie grzech oddziela człowieka od Boga. Kochani, nazywam się Damian Lorek. I 27 lat byłem grzesznikiem. Ale w 2015 roku jako grzesznik, jako osoba, która szła drogą do piekła, przyjąłem Ewangelię. Przyjąłem Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela. I uwierzyłem, że to On umarł za każdy mój grzech i każdą patologię. Kochani, uważałem się za dobrą osobę. Za dobrą osobę, ale w Słowie Bożym wyczytałem w Biblii, że zbawienie jest z łaski, nie z uczynków. Na marne twoje uczynki, na marne były moje uczynki, jak ja dobrze wiedziałem, że jestem grzesznikiem. I dalej, gdy czytałem, wyczytałem, że karą za grzech jest śmierć. Jest śmierć i to są słowa Boga. I ten Bóg, Święty Duch, który dziś żyje we mnie, bo narodziłem się z Bożego Ducha i jestem tutaj dla was, aby te właśnie słowa dziś cię pobudziły do tego, abyś zaczął pokutować, jak ja pokutowałem właśnie z grzechu. Właśnie z grzechu. To ty dziś jesteś problemem. Nie Bóg, nie obwiniaj Boga o problemy. To ty dziś padnij na kolana i przyznaj się do tego, że to ty jesteś grzesznikiem. Że to ty, tak jak ja jestem świadectwem tego, jak padłem na kolana, uniżyłem się przed żywym Bogiem, przed Jezusem Chrystusem i przyznałem się do błędu, czyli do grzechu. I Jego święta krew mnie obmyła, oczyściła mnie z wszystkiego. 8 lat byłem uzależniony od narkotyków, różne inne rzeczy robiłem. Ale tu nie o to chodzi. Tu chodzi o to, żebyście się spotkali z żywą osobą, z żywym Bogiem. I dziś właśnie jest ten dzień, ten wieczór, abyście przyjęli Ewangelię, prostą Ewangelię. Tak jak ja to zrobiłem. Uwierz dziś w sercu, że Jezus Chrystus wstał z martwych, że On umarł za ciebie. Wyznaj Go jako swojego Pana i Zbawiciela i Jego święta krew. Ona cały czas jest aktywna. Ona dziś chce cię obmyć. Powstań dziś z martwych, bo dziś jesteś martwym duchowo człowiekiem. Ale Duch Święty, On dziś chce cię wypełnić prawdziwie i realnie. Ale ty stoisz przed decyzją. Ja stałem przed decyzją. To jest ułamek sekundy. Jeżeli ty dziś to zrobisz, narodzisz się na nowo. Duch Święty zamieszka w tobie. Ale przyznaj się do tego. Moje życie diametralnie się zmieniło. Jestem nowym stworzeniem. Grzech nade mną nie panuje. Jeżeli ty tego dziś pragniesz, to podejdź. Będziemy się modlić. Za darmo. Przyznaj się dziś do błędu, czyli do grzechu. Bo to cię właśnie oddziela od Boga. Właśnie to cię oddziela od Boga. Ja powstałem z martwych i ja żyję. I świadczę o tym, że Jezus Chrystus jest żywym Bogiem. Halleluja. Shira baranarasa, seketerene mesekererebe, sokotoronomo, sokotororobo, rikata hakararaba. Halleluja. Ojcze, niech Twój Boży ogień zstępuje teraz na ludzi, którzy mają otwarte serca, którzy teraz pragną i żywej i prawdziwej relacji z Tobą, Duchu Święty. Wjeżdżaj teraz w ludzi, przekonuj ich o grzechu, sprawiedliwości i o sądzie. Niech oni dzisiaj rodzą się na nowo. Niech oni będą synami i córkami. Halleluja, ja to ustanawiam w imieniu Jezusa.
głodne serca, spragnione serca Boga żywego, Jezusa Chrystusa. Halleluja! Halleluja! Jeżeli dziś chcesz być zdrowy, chcesz być żywy, to podejdź tutaj. Chcemy się o Ciebie modlić. Chcemy uwolnić ogień do Twojego martwego ducha. Podejdź, podejdź. Święty Duch dziś w nas mieszka. W nas mieszka. I On chce dziś w Tobie zamieszkać. Ale nie lękaj się, nie bój się. Czego się boisz? Życia się boisz? Życia się boisz? Za darmo. Zapraszamy Cię. Zapraszamy. Amen.